miejsce 10 w plebiscycie przeglądu sportowego. Ta pierwsza dziesiątka to poprzeczka zawieszona już całkiem wysoko, dlatego doskonale się składa, że jest z nami nasz mistrz olimpijski w skoku o tyczce Władysław Kozakiewicz. Jest krzepa, panie Władysławie. Ale nie wiem, czy będzie niespodzianka, biorąc pod uwagę liczbę statuetek. Trzeba wszystko ładnie poukładać, porządek musi być i nasz mistrz za chwilę ogłosi. Ja nazywam się Władysław, nie Mikołaj, święty. Dobrze. Ich dyscyplina ma w Polsce bardzo bogatą tradycję, a oni piszą własny kolejny rozdział. W 2022 roku do srebra mistrzostw Europy dołożyli złoto mistrzostw świata. Już oglądają się na igrzyska w Paryżu. 10 miejsce. 4. Powiem tylko, że dla mnie to taka jak rodzina. Kiedyś prezes Polskiego Związku Wioślowskiego, Ryszard Stadniuk, jest ojcem chrzestnym mojej córki. To tak jak rodzina. Czwórka podwójna. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja. 10 miejsce w naszym plebiscycie. Wielkie gratulacje, nasza wioślarska czwórka podwójna. Jak państwo słyszeli, w składzie Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja. Mistrzowie świata wyprzedzili drugą brytyjską osadę o niespełna sekundę. Tak się prezentuje wioślarska czwórka podwójna. Skrupulatnie pan Władysław rozdaje statuetki. Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. Jeszcze raz brawa dla naszych mistrzów świata. Panowie, i bardzo prosimy o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. W imieniu naszej osady chciałbym podziękować kibicom, którzy oddali na nas głosy. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt znaleźć się w dziesiątce przeglądu sportowego. Co do naszej osady, Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Europy, był to dla nas piękny sezon. Uważam, że stanowimy bardzo mocny kolektyw, jesteśmy głodni sukcesów i na pewno zrobimy wszystko, by przyszły sezon był równie piękny. Z tego miejsca chciałbym podziękować naszemu trenerowi Aleksandrowi Wojciechowskiemu, który wraz z... Robertem Syczem przygotowują nas. Bez was by się to nie udało. Dziękuję w imieniu naszej osady. Oraz również chciałbym podziękować wszystkim, którzy z osobna przyczynili się i wsparli nas w naszej drodze do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, bo to naprawdę była droga pełna wyrzeczeń. I z tego miejsca dziękuję. Życzę państwu miłego wieczoru i udanej zabawy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozycja 10 w naszym plebiscycie. Wioślarska czwórka podwójna. Dziękujemy wam bardzo gorąco i raz jeszcze gratulujemy i czekamy na więcej, jak zawsze. Drodzy państwo, my kontynuujemy nasze odliczanie. Było miejsce 10, tu zaskoczenie. Czas na pozycję 9. A laureata pozycji 9 ogłosi nam na pewno z wielkim uśmiechem medalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim Anna Szafraniec. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło, że kolejny rok mam przyjemność wręczać tą wyjątkową statuetkę czempiona.
Pamiętam, jak dokładnie 20 lat temu odbierałam właśnie swojego pierwszego czempiona i moje wzruszenie. Laureat 9. miejsca, od lat wielka klasa, od lat wśród najlepszych. Już jest wielką częścią historii polskiego sportu. W tym roku, w roku 2022, zdobył swój 5. tytuł mistrza świata. W swoim dorobku ma również tytuł mistrza Europy oraz brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Proszę Państwa, 9. miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2022 roku zajmuje nie kto inny jak Paweł Fajdek. Wielkie brawa, on znów to zrobił w tym roku. Eugene po raz 5. z rzędu, brzmi to niesamowicie, został mistrzem świata. Młot posłał na odległość 81 metrów, 98 centymetrów. To co, teraz został już chyba tylko rekord Siergieja Bubki i 6 tytułów z rzędu. Wyrównania, może i pobicie? Znając ambicje Pawła Fajdka, wszystko jest możliwe. Dobry wieczór Państwu. Obiecałem sobie i rodzinie, że w tym roku będzie bez awantur, więc postaram się bez awantur. Co mogę powiedzieć? To tak na wstępie może ja przestanę wygrywać, bo im więcej tytułów, tym niżej spadam w tym plebiscycie, także... Na pewno cieszy różnorodność tej dziesiątki. Jestem dumny z kibiców, że naprawdę postarali się i zrobili wielkie wow, bo każdy jest w szoku. Ale nie, to jest fajne, pozytywne, bardzo cieszę się. Zacznijmy od rzeczy przyjemnych, przede wszystkim dla mnie. Ja bym bardzo chciał serdecznie podziękować swojej rodzinie za to, że mnie wspiera, swojej pięknej żonie, która jest dzisiaj ze mną. Kochanie, widocznie do jaśnicy dzisiaj nie doczekamy. Bardzo chciałbym podziękować sponsorom, swoim długoletnim partnerom od 10 lat. Firma PKN Orlen dba o to, żebym te tytuły zdobywał, więc panie prezesie, panie Danielu, dziękuję. Do tego Stadion Śląski, jestem jego ambasadorem. Proszę nie zapominać też, że już 17 lipca w tym roku będziemy mieć małe mistrzostwa świata na Stadionie Śląskim. Diamentowa Liga znów w Polsce. Także zapraszam kibiców, wszystkich, którzy oddali głosy. Mam nadzieję, że będziecie. Zobaczymy później, jakie były liczby. Może ze 40 tysięcy. Zapełnijmy w końcu ten stadion. Zróbcie prezent lekkoatletom. Było nas najwięcej nominowanych wśród uczestników. Także zróbcie nam tą przyjemność. Przyjdźcie na ten Stadion Śląski. Co dalej? No? Myślę, że... No statuetkę i tak już mam dla kolegi. Tomek, twoje urodziny dzisiaj są. Niestety nie przyjechałeś, ale tak jak obiecałem, statuetka będzie dla ciebie, więc 100 lat będziemy śpiewać na pewno. No i cóż, no życzę udanej zabawy, bawcie się dobrze, na pewno lepiej niż ja. Dziękuję serdecznie. My jednak nieśmiało poprosimy o kontynuowanie tej niesamowitej pasy zwycięstw. Miejsce numer 9, Paweł Fajdek. My nie zwalniamy, tutaj nie ma miejsca na grę, na czas. Przechodzimy do miejsca numer 8. A drodzy Państwo, laureata 8. pozycji wskaże nam strzelec 168 goli w piłkarskiej ekstraklasie. Legenda Wisły Kraków, Jagiellonii Białystok, były reprezentant Polski, słynny Franek Łowca Bramek. Tomasz Frankowski. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich sportowców, znakomitych sportowców, ich trenerów, sponsorów oraz ich rodziny. Gratulując wszystkim nominowanym wielu sukcesów w minionym roku, chciałbym przede wszystkim i mam wielką przyjemność wręczyć statuetkę osobie, która trzymając się ostatnio popularnej i głośnej sytuacji z premiami dla polskich piłkarzy, powinna rozbić budżet naszego państwa, ponieważ nie tylko wyszła z grupy, sięgnęła po wicemistrzostwo świata. Proszę Państwa, przed Państwem Katarzyna Wasik. Katarzyna Wasik.
Zapraszamy gorąco do nas na wicemistrzostwo świata. Drodzy Państwo, jedna z najszybszych pływaczek świata. 50 metrów stylem klasycznym. To jest jej domena. I ona jest kapitalna. Ona jest najlepsza. Ona jest wybitna. A jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Nasza wielka, wspaniała pływaczka Katarzyna Bacik. Jak wysoko w plebiscycie przeglądu sportowego. Wielkie gratulacje, Kasiu. I prosimy o kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Już jako mała dziewczynka marzyłam o tym, żeby znaleźć się w gronie najlepszych sportowców Polski i dzisiaj spełniło się moje marzenie. Ale oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie kibice, którzy oddawali na mnie głos. To dzięki Państwu dzisiaj tutaj jestem i jestem wdzięczna za każdy oddany głos. Dajecie mi naprawdę dużo motywacji i jestem dumna, że mogę reprezentować Polskę na arenach międzynarodowych. Z tego miejsca chciałabym podziękować moim rodzicom i mojemu mężowi, którzy wspierają mnie w tych pięknych chwilach, ale też tych bardzo ciężkich, tych, w których każdy sportowiec odczuwa w swojej karierze. Dziękuję Polskiemu Związku Pływackiemu, dziękuję mojej uczelni i klubowi AZS AWF Katowice, moim trenerom, którzy przyczynili się do mojego sukcesu, mojemu bratu i trenerowi klubowemu Robertowi Wilkowi za wielkie zaangażowanie i pomoc w rozwoju mojej kariery. Dziękuję mojej siostrze, fizjoterapeutce Ewelinie, która dba o moje zdrowie i świetnie dba o moje zdrowie. Dziękuję też mojemu drugiemu bratu Krzysztofowi za dopięcie mojego planu treningowego na ostatni guzik. Kocham mój rodzinny team, jak słyszycie, i nie wyobrażam sobie... nie wyobrażam sobie moich sukcesów bez ich wsparcia. Chciałabym podziękować ambasadorom polskiego sportu, ale jeszcze razem nie współpracujemy, ale mam nadzieję. Ale mam nadzieję, że moje wyniki pomogą mi zbudować współpracę z jednym z partnerów dzisiejszego plebiscytu i który pomoże mi który pomoże mi w mojej drodze do moich piątych Igrzysk Olimpijskich i walki o medal. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Z dobrych źródeł wiemy, że stres przed tym wystąpieniem był taki jak na Igrzyskach Olimpijskich. Mamy nadzieję, że przyjemność równie duża. Gratulujemy serdecznie. Katarzyna Wasik, miejsce numer 8. Dziękujemy i gratulujemy. Tak, no i ciekawy jestem, czy tak jak powiedział Łukasz Kadziewicz na wstępie, dzisiaj Kasia szykuje się na skok na parkiet. Trzymamy za słowo. Drodzy Państwo, my pniemy się w górę naszej tabeli. Czas na to szczęśliwe miejsce 7. A laureata pomoże nam wskazać ten, kto sięgnął po Mistrzostwo Świata UFC, zawodnik mieszanych sztuk walki, ale dziś kompletnie niczym nie zmieszany, Jan Błachowicz! Dobry wieczór Państwu. Kolejny laureat tego czempiona to jest człowiek, który uprawia dyscyplinę, która jest totalnie inna niż moja. Ale ja spróbowałem jego dyscypliny i znalazłem coś, co nas łączy. Obaj swojej rywalizacji chcemy wygrać poprzez jak najmniejszą ilość precyzyjnych trafień.
Tylko różnica jest taka, że ja staram się trafić w głowę mojego rywala, a on stara się trafić do dołka. Także zapraszam, gratuluję. Siódme miejsce zajmuje Adrian Meron. A drodzy Państwo, w imieniu Adriana Meronka nagrodę odbierze Michał Nierzwa. Adrian Meron na pozycji siódmej. Adrian Meron już można go nazwać najważniejszą postacią polskiego golfa DP World Tour. Od dawna jest w najlepszej dziesiątce, a w tym roku wygrał Horizon Irish Open. Adrian Meron. Wieczór Państwu. Myślę, że nie scena dla mnie, ale dla Adriana i co znamienite w tym roku obecny tu na sali Andrzej Persson przypomniał mi, że w tym roku jest 30. rocznica założenia Polskiego Związku Golfa. Adrian w tymże roku także się urodził. Przypadek? Nie sądzę. Dziękujemy serdecznie, Michał, jakbyś mógł pozostać razem z nami, ponieważ my spróbujemy się teraz połączyć z Adrianem prosto z Dubaju. Adrian Meronk, witamy gorąco, Adrian, gratulacje, prosto z serca polskiego sportu płyną dla ciebie. Adrian, my ciebie spotkaliśmy przy siódmym dołku. Chyba jesteś szczęśliwy z tej siódmej pozycji w najlepszej dziesiątce. Tak, bardzo dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę z tego miejsca i bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy, którzy mi kibicują i wspierają moją karierę. Bardzo żałuję, że nie mogę być z wami osobiście, ale już trenuję do kolejnego turnieju, który zaczyna się w przyszłym tygodniu. Ale jest mi niezmiernie miło, że znalazłem się wśród tak wybitnych sportowców i bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Dziękuję, jak już mówiłem, wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy. Przede wszystkim dziękuję moim rodzicom, dzięki którym zaczęła się moja golfowa przygoda. Mojej partnerce Melanii za ogromne wsparcie. Dziękuję całemu mojemu teamowi, który we mnie wierzy i który pomaga mi osiągać kolejne cele. Co roku idziemy coraz wyżej, także nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Oczywiście dziękuję wszystkim moim sponsorom, bez których zawodowy sport byłby dużo trudniejszy. No i wielkie podziękowania dla Michała, który mnie dzisiaj godnie reprezentuje. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że moja obecność w tym plebiscycie przyczyni się do popularyzacji golfa w Polsce i będziemy mogli widywać się na polach golfowych, gdzie was serdecznie wszystkich zapraszam. Na koniec gratuluję wszystkim nominowanym sportowcom. Życzę wam wspaniałej zabawy i jeszcze więcej sukcesów sportowych w nowym roku. A ja uciekam spać. Dobranoc. Dziękujemy serdecznie. Adrian Meronk. Tak wygląda twarz polskiego golfa, drodzy Państwo. Adrian rozsławia polski golf na świecie. Adrian Meronk, pozycja siódma. No tak, to było miejsce siódme, zatem pozostało jeszcze sześciu nominowanych. Doskonale liczysz, emocje są coraz większe, ale może warto je na momencik rozładować. Zapewni to nasz gość specjalny, już za chwilę na tej scenie, najbardziej szalony kibic sportu, absolutnie nie boimy się tych słów, legendarny, wyjątkowy Marcin Daniec! Hello! Proszę brawa, śmiało, ponieważ uwielbiam. No teraz lepiej. Witam Państwa, inaczej was załatwię. Ponieważ każdy dzień bez podlizywania się uważam za dzień stracony, oficjalnie witam największą śmietanę sportu w Polsce, w Europie i na świecie. Tak wam dałem. I teraz sprawdzam to klasę. Wszyscy. Przepraszam bardzo, mały nepotyzmik. Gdzie siedzi pan dyrektor Kmita? Panie dyrektorze, jak skromnie myślałem, że tutaj pan będzie. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję, że na taką wielką galę zaprosił pan właśnie mnie. Menadżerka obliczyła, że w Polsce kabaretów jest 500. Skoro wybór padł na mnie, to gratuluję panu dyrektorze poczucia humoru. I smaku. A jeszcze powiem państwu jedną ciekawostkę, ponieważ jest świat sportu. Kiedy menadżerka zaproponowała wysokość kontraktu za ten wieczór, to się produkcja zgodziła w 3 sekundy. I tyle narobili, że moja menadżerka przez rok. Do dzisiaj można było więcej powiedzieć i więcej. Ja jej mówię, przestań, Danka, to nie gra się tylko dla forsy. Ale jak zobaczyłem państwa samochody,
jak zobaczyłem, jak państwo są znakomicie ostrzeleni. Panie po 100 tysięcy bez biżuterii na sobie. To was ostrzegam, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale... Kochani, moje typy! Moje typy, kochani. Zdążyłem jeszcze na głosowanie. Więc słuchajcie, proponuję tak. Pan Fajdek musi wiedzieć, że jest jak sidło. Czyli 600 mistrzostw świata, a nie ma złotego medalu olimpijskiego. Więc panie Pawle, gdzie pan siedzi? Panie Pawle, złoto olimpijskie rozwiązuje sprawę. Jezus, jest Nowicki koło niego. Nowicki, proszę pani, też młodziarz, bo pani tak patrzy na mnie. Właśnie mistrz. Kochani, mój kolejny faworyt. Zmarzlik. Ile jest wyścigów, proszę pani, podczas zawodów? No, wiedziałem, że pani nie będzie wiedziała. 15. Więc chcę pani powiedzieć, że gdyby w zawodach było 30 wyścigów, to Zmarzlik miałby 90 punktów. A gdyby było 1000 wyścigów podczas zawodów, to Zmarzlik miałby 3000 punktów. Pan jest... Gdzie siedzi King Zmarzlik? Tam. Więcej będzie trwało szukanie niż mój występ. Panie Zmarzlik, pan jest jak koszykarze amerykańscy. Zniechęca pan zawodników innych drużyn do gry. Jest pan po prostu znakomity. Kochani, Świątek. Halep. 4 lata temu Halep, jak przegrała. Była wtedy brodacz, bo się nie zaśmiałeś. Była najlepszą tenisistką świata. Halep. I cały czas... Halep. Życzę, żeby każda tak robiła, że nie da rady. Tu mi pan podpowiedział, że już jest po głosowaniu. Więc bardzo proszę, proszę się nie gniewać, piłkarze. Rok temu głosowałbym. Pół roku też. Miesiąc temu... No już nie... Wielkim bólem to czyni. Mam nadzieję, że na takiej wielkiej gali jest King Kong, który decyduje, kto będzie zbawcą narodu, bo jeszcze nie ma trenera, prawda? Pamiętam, jak był śliczny. Zołza. I poszedł w siną dal. A wiedzą państwo, jakie pierwsze zdanie nauczył się Zołza po polsku? Dziękuję bardzo, do widzenia. I Czesio, nie martw się, awansujesz, wyjdziesz z grupy, nic się nie martw. Czesio, Czesio, Czesio. Kochani, pomódlmy się, żeby przyszedł jakiś fajny, który po prostu zrobi... A do panów mam prośbę. Kiedy oglądacie mecze, nigdy nie mówcie dziewczynom, kup sobie co chcesz. Bo wy jesteście zapatrzeni, a ta pogna i wraca. 10 palców, 20 reklamówek. Do pani mam prośbę. Drogie panie, proszę was, nie chodźcie po galeriach podczas meczów. Każda siedzi przy swoim niuniu. Pamiętajcie. I trzyma go za rękę. Cały mecz. Musimy mieć do kogo kląć. To jest szalik, szanowni państwo, który całe mistrzostwa był ze mną. Piękny? Po Katarze kupiłem sobie szalik nowy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był Marcin Daniec. Wielkie brawa, jego taki obowiązkowy, sportowy, kibicowski zestaw rozluźniający. My teraz zapraszamy państwa na krótką przerwę, ale tego, co wydarzy się tutaj na tej scenie za kilkanaście minut, absolutnie nie można przegapić. Do zobaczenia za chwilę. Największe emocje przed nami, drodzy państwo. Zaraz wracamy.